Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie kilka niesamowitych historii, w których bezinteresowna pomoc drugiego człowieka uratowała komuś życie. Zapraszam do oglądania. Stały klient. Niektórzy z nas uwielbiają odkrywać nowe rzeczy, podczas gdy inni wolą trzymać się tego, co dobrze znają. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jedzenie i próbowanie nowych potraw. Ten mężczyzna z Salem w stanie Oregon to człowiek, który przez cały czas pozostaje wierny swoim ulubionym smakom. Przez 7 lat Kirk Alexander był stałym klientem lokalnego oddziału Domino's Pizza. Odwiedzał ją kilka razy w miesiącu, a w pozostałych dniach codziennie zamawiał coś do siebie do domu. I nie była to tylko pizza, ale także kanapki, skrzydełka z kurczaka czy sałatki. Z biegiem lat pracownicy przyzwyczaili się do niego i w pewnym sensie stał się on częścią ich zespołu. Dostawca znał doskonale jego adres i nawet ucinał z nim pogawędki. Pewnego dnia pracownicy pizzerii zauważyli, że przez długi czas nie otrzymywali zamówień od Kirka. Zwykle nie mijało kilka dni bez jego zamówienia, a teraz ich lojalny klient zniknął na prawie 2 tygodnie. Obawiając się, że coś jest z nim nie tak, szef lokalu wysłał pracownicę do domu Kirka. Tym razem jednak nie dowoziła pizzy, ale miała sprawdzić, czy wszystko jest z nim ok. Jednak Kirk nie otwierał drzwi. Pierwsza myśl to taka, że gdzieś wyjechał lub się wyprowadził. Jednak w środku mieszkania paliło się światło, co zaniepokoiło pracownicę. W dodatku nie odebrał telefonu. Doręczycielka zdecydowała się zadzwonić na policję i jak się okazało, postąpiła słusznie. Policjanci weszli do jego domu i znaleźli Kirka leżącego na podłodze. Okazało się, że od kilku dni leży i krzyczy o pomoc. Według lekarzy, gdyby nie szybka pomoc, mężczyznę mogło spotkać najgorsze. Radosna emerytura. Rosario del Real ma ponad 70 lat i od dłuższego czasu podupada na zdrowiu. Jednak przez całe swoje życie zawsze pracował tak ciężko, że jego sumienie po prostu nie pozwalało mu siedzieć w domu i nic nie robić. Pracował w branży remontowej, ale kilka miesięcy temu doznał poważnej kontuzji. Musiał porzucić pracę i poszukać nowej. Aktualnie Don Rosario, jak go nazywają miejscowi, codziennie wychodzi na ulicę swojej dzielnicy w Chicago, ubrany w tradycyjny meksykański strój i sprzedaje lody na patyku sąsiadom. Dodatkowo wesoły dziadziuś śpiewa swoje ulubione piosenki po hiszpańsku, aby uszczęśliwić innych. Don Rosario pracuje cały czas i nie ma ani jednego dnia wolnego. Jeździ swoją ciężarówką z lodami nawet w dni, kiedy wszyscy odpoczywają. Właśnie wtedy szansa na pozyskanie klientów na ulicy jest znacznie większa. Musi to robić, bo inaczej nie miałby za co żyć. W czerwcu tego roku pracował podczas Dnia Ojca. Nagle na swojej drodze spotkał miejscową rodzinę, której zrobiło się żal dziadka. Podjęli oni nieoczekiwaną decyzję. Postanowili wykupić cały zapas jego lodów, żeby Don Rosario mógł odpocząć, przynajmniej w tak ważny dzień. Film, w którym Oscar Gonzalez i Victor Dominguez wykupują wszystkie lody od dziadka, został opublikowany na TikToku i bardzo szybko zyskał wiele polubień. Po tym mężczyźni wpadli na inny pomysł. Postanowili rozpocząć zbiórkę pieniędzy, aby Rosario mógł przejść na emeryturę i cieszyć się tym, co mu z życia jeszcze pozostało. Okazało się, że mężczyźni byli braćmi, którzy dawno stracili swojego ojca, a Don Rosario przypominał im o nim. Historia zaimponowała internautom na tyle, że w ciągu jednego dnia udało im się zebrać ponad $62 000. Prezent od taty. Każde dziecko ma zabawkę, którą wszędzie zabiera ze sobą i strasznie boi się jej utraty. Dla małej Kenley Britan była to niezwykła pluszowa lalka ze zdjęciem jej taty w mundurze wojskowym. Wewnątrz zabawki znajdowało się urządzenie odtwarzające jego głos. Ojciec zostawił ten prezent swojej córce, ponieważ często wyjeżdżał w długie podróże służbowe. Dziewczynka mogła dzięki lalce zasypiać, słysząc głos swojego tatusia. W lutym Kent i jej matka leciały z Connecticut do Gruzji samolotem sieci Delta. Po powrocie do domu dziewczyna odkryła, że jej cenna zabawka zaginęła gdzieś po drodze. Szanse na znalezienie jej były niewielkie. Jednak mama dziewczynki postanowiła spróbować szczęścia i opublikowała post o zgubionej zabawce na Facebooku. Wiele osób udostępniło go dalej, a dzień później na oficjalnej stronie Delta Airlines pojawił się wpis.
Było to zdjęcie zgubionej zabawki, która siedziała na siedzeniu w samolocie. Okazało się, że zabawkę znalazła dwójka pracowników linii lotniczej, którzy osobiście dostarczyli ją małej Kenley. Później okazało się, że jeśli poszukiwania zabawki by się nie powiodły, firma miała plan B. Chcieli zrobić kopię pluszaka i poprosić tatę dziewczynki o zrobienie nowego nagrania. Nowe życie. Nawet w krajach o najlepszym systemie sądownictwa zdarzają się przypadki, gdy niewinni ludzie trafiają do więzienia. Niektórzy z nich przyznają się do winy po prostu dlatego, że są zmęczeni walką, nie widzą innego wyjścia lub po prostu nie stać ich na dobrego prawnika. Jonathan Fleming z USA jest jedną z osób, które zostały niesłusznie oskarżone. Trafił do więzienia na całe 25 lat. Został oskarżony o morderstwo, którego nigdy nie popełnił. Wszystko zmieniło się jednak w 2014 roku, kiedy policja nagle odkryła nowe dowody. Był to wyciąg z rachunku hotelowego, który przez cały ten czas znajdował się gdzieś w aktach sprawy. Potwierdzono, że w dniu morderstwa Jonathan był ze swoimi dziećmi poza Nowym Jorkiem. Zabrał swoją rodzinę do Disneylandu na Florydzie. Mężczyzna został wtedy zwolniony z więzienia, ale nie wiedział, co zrobić ze swoim życiem. Nie miał dokąd pójść, nie miał pracy ani pieniędzy. Miał przy sobie mniej niż $100. Na szczęście Alex Sutaru, główny bankier z Wall Street, usłyszał tę historię. Postanowił rozpocząć internetową kampanię zbierania pieniędzy i pomóc Jonathanowi rozpocząć nowe życie. W rezultacie w ciągu zaledwie kilku dni otrzymał on pieniądze od 600 osób z 14 różnych krajów. Łączna kwota zebranych pieniędzy wyniosła ponad $30,000. Podobna historia przydarzyła się też w naszym kraju, Tomaszowi Komendzie, o której niedługo będziemy mogli obejrzeć film. Zaniepokojony przechodzień. Co byście zrobili, gdybyście zobaczyli osobę potrzebującą pomocy na ulicy? Pomoglibyście jej? Wielu z Was pewnie myśli, że tak, ale w rzeczywistości nie ma zbyt wielu osób, którym zależy na tym, aby zatrzymać się i pomóc. Każdy ma swoje sprawy, a większość nawet nie wie, jak udzielić pierwszej pomocy. Renaldo Prisa miał szczęście, ponieważ ktoś był obok niego, gdy ten był w potrzebie. Pewnego dnia mężczyzna wiózł swojego syna Robina do pracy. Jednak w pewnym momencie Renaldo nagle zatrzymał samochód i krzyknął „O nie!”. Potem natychmiast stracił przytomność. Jego twarz szybko stała się fioletowa, a jego syn zdał sobie sprawę, że jest źle. Natychmiast zaczął dzwonić po pogotowie, ale liczyła się każda sekunda, a Robin nie wiedział, jak pomóc. Jeden z pracowników, ścinających drzewa w pobliżu drogi, usłyszał krzyk chłopca. Mężczyzna o imieniu Sakai natychmiast rzucił się z pomocą. Pracownik szybko otworzył drzwi i bezskutecznie próbował wykonać resuscytację w samochodzie. Następnie ściągnął mężczyznę na ziemię i z pomocą swoich kolegów zaczął udzielać pierwszej pomocy. Później okazało się, że pracował wcześniej jako ratownik, dlatego tak szybko reagował w stresującej sytuacji. Gdyby nie on, Renaldo prawdopodobnie by nie żył. Zły numer. Czy kiedykolwiek przez pomyłkę wysłaliście SMS-a komuś innemu niż zamierzaliście? Zwykle kończy się to po prostu zażenowaniem i pokornym tłumaczeniem całej sytuacji. Jednak ta historia jest wyjątkowa. Pewnego dnia Abby Fink wysłała wiadomość do swojego przyjaciela Alexa. Cóż, przynajmniej tak myślała. W wiadomości Abby powiedziała, że zamierza przynieść mężczyźnie coś na obiad i pytała o dogodną dla niego porę. Chodziło o to, że syn Alexa, Noah, był w tym czasie w stanie krytycznym z powodu ciężkich ataków epilepsji. Dziewczyna chciała w ten sposób jakoś wesprzeć sąsiada. Kilka chwil później Abby otrzymała zwrotnego SMS-a, który mocno ją zszokował. Sposób, w jaki był napisany tekst SMS-a, był spokojny i ironiczny. To naprawdę nie wyglądało na wiadomość, którą wysłałaby osoba, której dziecko jest chore. Dziewczyna sprawdziła, czy poprawnie wprowadziła numer. Okazało się, że jedna z cyfr jest błędna i rozmawiała z zupełnie obcym człowiekiem. Abby wyjaśniła całą sytuację i przeprosiła. Druga osoba jednak nagle zapytała, jak może pomóc. Na początku dziewczyna po prostu poprosiła mężczyznę, który przedstawił się jako Bill, aby się tylko pomodlił za zdrowie dziecka. Bill jednak nie dawał za wygraną. Był zdeterminowany, aby pomóc finansowo Noah i po krótkiej dyskusji stworzył specjalną zbiórkę na Facebooku. Następnie poprosił ludzi o przesłanie chłopcu pocztówek, oddanie krwi i pomoc rodzicom w wydatkach na leczenie.
i tym sposobem obcy człowiek odmienił życie temu choremu chłopcu i jego rodzicom. Na tym kończymy ten odcinek. Która z tych historii zrobiła na Was największe wrażenie? Napiszcie swoje odczucia w komentarzu. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!